wcale nie jest łatwo mówić po Ojcu Świętym i po Shirley, bo emocje są wielkie dotyczące tego obecnego świata. Ale szanowni, szanowne matki przełożone, znajdujemy się razem po tych trzech wyjątkowych latach. Rok 2009 był ważnym krokiem dla Talitha Kum. Dzisiaj właśnie wspominamy rocznicę utworzenia. W ostatnich trzech latach zaangażowanie przeciwko handlowi ludźmi wzrosło zarówno w tworzeniu nowych sieci, jak i we współpracy między nami, jak i w liczbie osób, do których docieramy i którym towarzyszą procesy opieki i czynienia ich podmiotem naszych działań. Wielu świeckich współpracuje z nami, dzieląc naszą wizję i misję. Odczuliśmy skutki pandemii, która wraz z kryzysem środowiskowym przyspieszyła procesy kryzysowe. Brak żywności, niebezpieczeństwo utraty, niestabilność polityczną, kryzys gospodarki realnej, a w konsekwencji wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród kobiet. Tymi, którzy płacą największą cenę, są grupy cierpiące z powodu dyskryminacji z wielu przyczyn. To kompleksowe, tak jak w szczególności kobiety, dzieci, osoby żyjące w regionach zubożałych przez brutalny wyzysk. Nie zapominajmy, że ta stopa bezrobocia kobiet jest bezpośrednio związana ze wzrostem handlu ludźmi i przymusowej prostytucji. Pandemia wprowadziła nowy modus operandi handlerzy, nowy sposób działania, często podważając modele, które organizacje zwalczające handel ludźmi wprowadziły od lat 90. Jednocześnie pandemia sprzyjała zjednoczeniu między sieciami i sprawiła, że wzrastamy w solidarności i zrozumieniu wartości opieki. Przeżywamy czas kryzysu, bezbronności, kruchości. Jest to cenny czas, który wymaga od nas życia w ciągłym stanie nawrócenia, czyli zmiany, która jest odważnym pójściem nową drogą, również dla Talitha Kum. Jestem głęboko poruszona i wdzięczna, że mogę podzielić się z Wami niezwykłym zaangażowaniem kierownictwa sióstr Talitha Kum w tą misję wdrożenia w tym trudnym kontekście nowych sposobów reagowania na dzisiejsze potrzeby w trzech konstytutywnych obszarach naszej koordynacji, którą powiedzieliśmy, że w tych trzech obszarach wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. Zaraz powiem o wskaźnikach, które podkreślają trendy, w jakich idzie Talitha Kum. Tak naprawdę wzrosłyśmy bardzo w tych latach. Umieścimy je na stronach internetowych, ale już w 2022 roku powstało 8 nowych sieci krajowych i również utworzyłyśmy nowe sieci w Boliwii, Malezji, Mali, Togo i Angoli. Mamy ponad 4000 nowych aktywnych członków sieci, to są w większości osoby świeckie i jeszcze ponownie dotarło do nas jeszcze 2000 nowych członków.
Zmiana wprowadzona przez COVID po chwili kryzysu i ponownej adaptacji w roku 2020 zmotywowało, aby w sieciach zaczęły korzystać z internetowych środków, z nowych środków komunikacji, które nie tylko podtrzymywały współpracę między zgromadzeniami zakonnymi uczestniczącymi w tym w Talita Kum, ale sprzyjały koordynacji ponad granicami państwowymi, ułatwiając wymianę dobrych praktyk na poziomie religijnym, regionalnym i kontynentalnym. Proces ten rozpoczął się w 2001 roku od kilku interesujących zmian w sposobach koordynacji sieci ze stworzeniem centrów kontynentalnych. Jest to również nowy sposób tworzenia centra szkolenia, tworzenia sieci kontaktów, komunikacji, również tutaj w Rzymie. Wszystko to przyszło do nas z Afryki, z Azji i z Ameryki. To są te kontynenty, które nas pobudzają do nowego sposobu bycia liderem. Zaobserwowałyśmy znaczny wzrost liczby świeckich współpracowników, w tym osób, które doświadczyły dramatu handlu ludźmi, podczas gdy zaobserwowałyśmy niewielki spadek liczby żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, które aktywnie uczestniczą w lokalnych sieciach Talita Kum. Uświadomiłyśmy sobie również, że proces synodalny podejmowany przez Kościół wymaga od nas wzrastania jasności naszej tożsamości i przynależności do życia zakonnego, zwłaszcza kobiet. Wzmacnia to współpracę, pozwalając Kościołowi i społeczeństwu wzbogacić się darem, jak i charyzmaty fundacyjne, które Bóg daje przez nasze życie, przyczyniały się do budowania Królestwa Bożego. W tym procesie my również jesteśmy ubogaceni różnorodnością. Talita Kum z wdzięcznością wyraża uznanie dla wielkiego wsparcia ze strony zarządu UISG, który wspiera nie tylko nas, ale także krajowe sieci na rzecz większego dialogu i wsparcia ze strony krajowych konferencji wyższych przełożonych. A za ich pośrednictwem, za waszym pośrednictwem, również konferencje episkopalne i inne organizacje kościelne zaangażowane przeciwko handlowi ludźmi. Również w sposób między religiami jesteśmy bardziej zaangażowane we współpracy. Drugi wymiar szkolenia. W tym trzyletnim okresie było formowanych 58 nowych przywódców Talita Kum. Mamy kurs, gdzie zapisało się 32 nowych zakonników i sióstr z 22 krajów. Na poziomie narodowym, kontynentalnym w Azji i Afryce, uformowałyśmy nowych 198 osób zakonnych i świeckich. W 2020 roku w Wydziale Komunikacji ukazał się biuletyn 172 USG w całości poświęcony rocznicy Talita Kum. Również wzrosłyśmy w gromadzeniu danych, jest coraz więcej, pokazuje to nasze wspólne zaangażowanie. W tym roku na kwestionariusz odpowiedziało 94,5%
osób. Wreszcie Talita Kum International wdrożyła plan komunikacji dla mediów społecznościowych, zarówno dla swojej własnej struktury, jak i dla Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji nad Handlem Ludźmi, który wraz z COVID-19 wprowadził nowy sposób spotkań. Od ubiegłego roku spotkaliśmy się w takim maratonie modlitwy przez online zdalnie. Ten maraton zaangażowało się, był to 8-godzinny maraton. Również Ojciec Święty włączył się w tą modlitwę. Wysłał do nich swoje przesłanie do wszystkich, którzy byli zebrani na tej modlitwie. Jeśli chodzi o ten obszar rzecznictwa, 25 listopada ubiegłego roku siostry z Międzynarodowej Koordynacji Talita Kum, zobaczcie, tutaj jest cała grupa, widać ile nas jest zaangażowanych, został przedstawiony dokument wzywający do działania Talita Kum w obecności kardynała sekretarza stanu Pietro Parolin, ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej i różne osoby, które nam towarzyszą w tej pracy. Jest to pierwszy dokument rzecznictwa ratyfikowany i wspierany przez Zarząd Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych. Dziękuję Wam. Ważny krok dla nas wszystkich. Wezwanie do działania Talita Kum, które można znaleźć w pełnej wersji w teczce w tej konferencji, jest skierowane do nas, do sióstr, do Kościoła katolickiego, do przywódców religijnych, innych tradycji religijnych, do niewierzących i do współpracowników. Jest skierowane do wszystkich, którzy są zaangażowani w tą pracę. Opierając się na spostrzeżeniach tej sieci i na doktrynie społecznej Kościoła, to wezwanie do działania jest kształtowane wokół czterech kluczowych słów. Dbanie o ludzi, leczenie ran fizycznych, wzmocnienie pozycji ofiar i odnowienie godności. Aby osiągnąć te cele, Talita Kum wzywa wszystkich, którzy są zainteresowani, do połączenia sił, szczególnie do zaangażowania się na rzecz innych, szczególnie tych, którzy mają wpływ na systemy społeczne. To, co nas charakteryzuje, to, że w centrum naszej pracy są wszyscy, którzy są ofiarami tego handlu. Więc ważne, aby zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości, do długoletniej opieki psychospołecznej, zdrowotnej i wspieranej przez państwo, a także aby mieli możliwość podjęcia pracy. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, a także ich rodzin. Również wspieranie bezpiecznych i legalnych ścieżek migracji. Ta wspólna aktywacja sieci w dziedzinie rzecznictwa podążała ścieżką dialogu i pozwoliło ostatecznie opracowanie dokumentu i wzmocnienie sieci współpracy. Teraz głównymi bohaterami tego projektu są społeczności lokalne.
Obszar kolejny to współpraca z osobami, które przeżyły. Od września 2001 roku Talitha Kum International w swoim zespole współpracuje z Joy Ezekiel, młodą ambasadorką Talitha Kum, która jest przeciwko handlowi ludźmi. Zaangażowanie młodych ludzi jako bohaterów, a nie tylko jako osób, które należy jakoś wychowywać, wynika z intuicji sieci w Azji, które wybrały 25 młodych przedstawicieli z 10 krajów w celu szkolenia ich i zaangażowania wraz z siostrami jako aktywnych podmiotów transformacji kultury i by promować język bliski młodym ludziom. Joy, która jest dzisiaj z nami, napisała list skierowany do Was wszystkich przełożonych generalnych. Być może już go dostaliście w imieniu młodych ambasadorów. Ten tekst również można znaleźć w Waszej teczce. Młodzi ambasadorzy Talitha Kum zyskują wiele uwagi również ze strony migrantów i uchodźców. Jest to pierwsze doświadczenie duszpasterskie, które angażuje młodych ludzi jako bohaterów przeciwko handlowi ludźmi. Z pewnością ta inicjatywa zostanie rozszerzona na inne konteksty, na przykład uprzywilejowaną przestrzenią będzie Światowy Dnia Młodzieży, refleksja nad handlem ludźmi w 2003 roku. Jest to inicjatywa powierzona przez Ojca Świętego Międzynarodowym Zespołom Sióstr i Kobiet i jest koordynowana od pierwszej już edycji przez Talitha Kum. Główna inicjatywa, którą mają młodzi ludzie, jest zwrócenie uwagi na ofiary, które przeżyły. Tak naprawdę są to filary, na których należy opierać ten obszar. W tym szczególnym kontekście Talitha Kum wykazała generującą siłę życiową, odnawiającą. Dzieci nie tylko przyjęły, ale pozwoliły się objąć przez słabość naszych czasów, dotknąć przez tą kruchość. To jest moc krzyża, który dał nam łaskę dotknięcia własnymi rękami obecności Ducha Zmartwychwstałego, który nadal nas wzywa i posyła. W tym czasie wspólne działanie było wielokrotnie potwierdzane przez magisterium Kościoła, zwłaszcza przez słowa Ojca Świętego Franciszka. W związku z tym przypominam to, co powiedział nam na zgromadzeniu ogólnym w 2019 roku. Talitha Kum jest to dzieło, które łączy misję i współpracę między instytucjami. Zdecydowalibyście się być na pierwszej linii frontu, dlatego na wdzięczność zasługują liczne zgromadzenia, które pracowały i działają jako awangarda misyjnej akcji Kościoła przeciwko pladze handlu ludźmi. A także współpraca to jest przykład. Jest przykładem dla całego Kościoła, także dla nas, mężczyzn, kapłanów, biskupów. To jest przykład. Idźcie dalej w ten sposób. Tak. Pragnę ponowić. Tak. Z Waszą wytrwałością pójdziemy do przodu i będziemy kontynuować. Jestem przekonany, że trzeba kontynuować zaangażowanie i współpracę, wspierać zaangażowanie sióstr w walkę. Dla nas zakonników i zakonnic jest to ważne, aby
współpracować z tymi, którzy wierzą inaczej. My z Talita Kum prosimy, abyście promowały kościoły lokalne, którym jest powierzona odpowiedzialność duszpasterska, aby umieli angażować się i wzmacniać w planowanie działanie duszpasterskie zarówno żeńskich, jak i męskich zgromadzeń, aby uznać naszą tożsamość i tą koordynację, która jest w sieci Talita Kum i zobaczyć to we społeczności lokalnej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas zasobami ludzkimi i finansowymi, umożliwiając nasze zaangażowanie. Na koniec chciałabym odwołać się do Ojca Świętego, jego słów, w którym wyraża swoją wdzięczność. Drogie siostry, wyrażam wdzięczność i zachętę. Idźmy naprzód w walce z handlem ludźmi oraz wszelkimi formami niewolnictwa i wyzysku. Zapraszam was, abyście podtrzymywali tą determinację przy życiu, podtrzymywali oburzenie, każdego dnia znajdowali siłę, by z determinacją angażować się na tym froncie. Nie lękajcie się w obliczu arogancji, przemocy, nie poddawajcie się zepsuciu ani pieniądzom, ani władzy. Dziękuję wszystkim i idźcie naprzód. Nie zniechęcajcie się, niech Bóg błogosławi was i waszą pracę. Dziękujemy.